Weronika, od jak dawna interesujesz się sportem? Interesuję się piłką nożem, odkąd pamiętam, ale to nie wychodziło poza obręb naszej reprezentacji i właśnie postanowiłam sobie, że od tego mundialu zacznę oglądać wszystkie mecze i bardzo mnie to wciągnęło właśnie, piłka nożna. Którym drużynom najbardziej kibicowałaś? Chorwacji i Urugwajowi, no ale nie wyszło. Kibicowałaś Chorwacji. W takim razie, dlaczego obstawiłaś w naszym konkursie, że wygra Francja? Francja jest bardzo utalentowanym zespołem, chociaż bardzo młodym. No i tak przeczuwałam, że nie da sobie rady z nimi. Obstawiłaś bardzo dobrze wynik, ponieważ napisałaś w naszym konkursie, że Francja wygra z Chorwacją 3 do 2. Wygrała 4 do 2, więc twój wynik był bardzo bliski prawdy. Dlaczego akurat taki wynik? Sądziłam, że na pewno nie będzie jednego, dwóch goli, bo to są dwie bardzo dobre drużyny i że to będzie bardzo ciekawy finał, więc tak przeczuwałam. Która drużyna polska jest twoją ulubioną? Czy w ogóle grasz w piłkę? Tak, gram w piłkę. Nie na jakimś profesjonalnym boisku, w drużynie. Po prostu mamy Orlika koło szkoły i właśnie tam chodzimy, czasem gramy. A Sandecji kibicujesz? Zamierzam zacząć jeździć na mecze. Właśnie z konkursem tym się spotkałam na stronie na Facebooku Sandecji. Szukałam właśnie meczu. Czy naszą stronę portalu Sądeczeń też czasem odwiedzasz? Też czasem odwiedzam.